Ano, witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Pomidorowy.pl i czas na praktycznie chyba ostatnią sesję z Jacka i Daxtera The Precursor Legacy na PlayStation 3, of course, ponieważ wiecie, wersja HD, tudzież kolekcja HD. Więc tak, poprzednim razem sami wiecie, jak sesja się skończyła. Między innymi w taki sposób, że doszliśmy do Vulcanic Crater, no i troszeczkę się gra, no nie powiem, że nie, troszeczkę się skraszowała. Ale dzisiaj wracamy na pełnej i myślę, że dzisiaj sobie już tą gierkę skończymy. Tym bardziej, że dużo nam nie zostało, żeby skończyć tej gierki tak naprawdę. I mamy już 100%, jeżeli chodzi o Precursor Orby w Vulcanic Crater. Ale dobra. Co możemy tutaj zrobić? Możemy zdobyć sobie Power Cella za 7 Scout Fly i myślę, że to będzie pierwsze, za co się zabierzemy. A jeżeli chodzi o pozostałe Power Cele, to po drodze się je gdzieś zbierze pewnie, czy coś. Dobra, więc teraz tak. Poprzednim razem jeszcze żeśmy pokonali ogromną bestię, jaką jest potężny Claw, który tak naprawdę był strażnikiem... był strażnikiem i mam to na końcu języka, Rock Village. Bo jak pamiętacie, on był tam na samej górze Rock Village i trzymał ten wielki głaz. I ciekawostka, ponieważ nie wspomniałem o tym w trakcie sesji, a przynajmniej ja nie pamiętam, żebym o tym wspominał, więc myślę, że podczas tej sesji mogę o tym śmiało wspomnieć. Nie wiem, czy wiecie, ale jest taki glitch możliwy, a raczej to jest taka technika, którą speedrunnerzy często wykorzystują i ona nazywa się... Ona po prostu, to jest glitch, o! Nie będę tutaj wymyślał jakiejś nazwy, ponieważ ona nie ma jakiejś swojej nazwy. W każdym bądź razie o co chodzi? Chodzi tutaj o to, że w wersji bodajże na PS2, i nie wiem, czy to chodzi tutaj o wersję amerykańską, czy europejską, czy o obie wersje. W każdym bądź razie, kiedy widzicie Claw'a u góry, gdzie on tam trzyma ten głaz, to jest możliwość, że Jack może zrobić swojego tego high jumpa, a może nie high jumpa, tylko roll jumpa, że wiecie, że zrobi... Zaraz wam to zademonstruję. Ale chyba między innymi wiecie, o co mi chodzi. Tak plus minus, że na przykład Jack zrobi coś takiego, o. I ponoć jest możliwość, że dzięki temu może dostać się do sekcji, gdzie jest Kira, a następnie zrobić właśnie ten triple jump, czyli właśnie coś takiego, i dostać się praktycznie na samą górę. I jest szansa, że gdy tak zrobi Jack, to Claw dosłownie na waszych oczach zniknie. Wiem, że o tym polski gamer wspominał, ale myślę, że to nie jest głupi pomysł, żebym o tym wspomniał. Więc mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. I ta winda, tudzież gondola, bo chyba tak to się zwie, aktywuje się w momencie, kiedy będziemy mieli 72 Power Cele. Obecnie mamy ich 65, więc to tak trochę malutko. I teraz mnie zastanawia, gdzie zgubiłem Scout Fly'a, tak szczerze. Zaczynam się teraz zastanawiać i to bardzo poważnie. Gdzie jest ten 7 Scout Fly? Wydaje mi się, że... To oczywiście mogę się mylić, ale... Warto spróbować. Warto spróbować, żeby to ogarnąć. Tutaj w ogóle jest chyba... Ta, tutaj już byśmy wracali. W sensie... Do Mountain Pass. A my nie chcemy iść do Mountain Pass, ponieważ mamy Vulcanic Crater do roboty. Ale myślę, że dzisiejsza sesja to będzie taka standardowa, półtorej, max do dwóch godzinek. Myślę, że się wyrobię, ponieważ lokacje tutaj nie są jakoś szczególnie długie. No może poza Snowy Mountain, które jest u góry. I tak, musimy się dostać do Snowy Mountain za pomocą właśnie tej oto gondoli albo platformy. Język, nie plącz się! Mów normalnie! Nie wiem, mam ostatnio, mówię, jakieś takie dziwne dni, że... Chcę coś... Może to trochę też przez to, że ja chcę coś na szybko powiedzieć i ja potem... wiecie, potem właśnie powstają takie dziwne byki. I dobra, wydaje mi się, że pominąłem już tą sekcję. Bo już chyba jestem wystarczająco daleko.
A nie, to jest ściana. Kurde! Gdzie byli ci ziomkowie? Tutaj byli. Czyli dobrze, że ich pominąłem. W sensie, dobrze mówiłem, że ich pominąłem. Tak, tutaj jest Scoutfly. Wiedziałem. Czułem to. Więc tak, obecnie mamy dwa power cele i teraz bardzo ważna rzecz. Pewnie się zastanawiacie, dobra Pomidor, masz dwa power cele, ale co z pozostałymi sześcioma? Ci ziomkowie, co tutaj sobie kopią, oni mają cztery power cele, bo możemy od nich kupić cztery power cele za 90 precursor orbów. I dwa pozostałe to wyrocznia, więc myślę, że to sobie zostawimy na koniec, kiedy skończymy już Snowy Mountain i Spider Cave. I myślę, że skoro mamy 100% ze względu na Precursor Orby, to myślę, że niegłupim pomysłem byłoby zahaczenie o już Spider Cave i rozpoczęcie tego poziomu. Ponieważ tam tylko kawałeczek widzieliście tego poziomu, bo musiałem się dostać do żółtego Ico. Ponieważ jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy powiedzieć. Mianowicie o takiej, że udało mi się zdobyć sekretnego power cella, którego można zdobyć normalnie, aczkolwiek są osoby, które mogą nie wiedzieć, jak go zdobyć. I teraz tak, chyba do Spider Cave leciało się w tę stronę, ponieważ tutaj wydaje mi się, że jest Lava Tube. Więc udajemy się w tamte strony. Więc chwila prawdy, moi drodzy. Jesteśmy teraz sobie w tej części kopalni i tak. Oto Spider Cave. Dokładnie tak. Czyli dobrze pamiętałem. Opłacało się, że tak powiem, wykazać pamięciówką. Więc dobra, Spider Cave. Mam pewną ciekawostkę, jeżeli chodzi o ten poziom. Ja wam o niej tutaj opowiem. Więc tak, widzicie może tutaj te takie platformy, gdzie jest pajęczyna? Jak się domyślacie, kurde, głupi pająk! Może teraz to spokojnie wytłumaczę. Więc tak, widzicie tutaj te platformy z pajęczyną? Jak się domyślacie, kiedy sobie na nie wskoczymy, to ona nas odbije. Może nawet odbić nas do góry, albo po prostu na drugą stronę. Oryginalnie został tutaj wykasowany ten tutorial od Daxtera, który by ci mówił o tym, że oryginalnie te pajęczyny działały tak, że skoczyłbyś raz i za drugim razem one by się niszczyły. Najwyraźniej Naughty Dog postanowiło to zignorować i troszeczkę gierkę zmienili. Co tylko daje tutaj, wiecie, takie poczucie, że coś miało tutaj jednak jeszcze być. Ale się nie pojawiło. Bo powody. I mamy już ponad 1000 precursor orbów. Nice! Będzie nas stać dzisiaj na wszystko. Ile mamy tutaj do zebrania? 200. No, mogłem się domyślić. Ten poziom jest dosyć gigantyczny. Ale muzykę to on ma fajną, muszę przyznać. Bardzo fajna, ponieważ buduje takie napięcie, klimat i tak dalej. I do osób, które będą się zastanawiały, dlaczego mówię takim dziwnym głosem, dlaczego raz mówię tak pełnie, a raz taki lekko ściszony. To jest, ponieważ jestem jeszcze chory. I to dosłownie. Jestem jeszcze chory. Nie wyzdrowiałem do końca, ale nie chcę przedłużać tej sesji z Jacka, w sensie tej serii z Jacka bardziej, nie sesji, bo jak mogę przedłużać sesję, mimo że jej nie nagrywam? Seems legit. Ale wiecie, o co chodzi, po prostu nie chcę serii z Jacka tutaj przedłużać, bo wolę ją skończyć. Bo potem, wiecie, to jest takie niepotrzebne, nerwy, stres i tak dalej, a lepiej chyba skończyć coś i mieć potem to z głowy, niż żeby potem płakać, że ojejku, nie wyrobiłem się ze wszystkim. A sądzę, że są osoby, co nie chcą słuchać takich płaczów. Ja na przykład jestem jedną z takich osób, co nie chciałaby nawet własnego płaczu słuchać na ten temat. A co dopiero czyjegoś. No bo jak można inaczej wytłumaczyć osobę, która ma czas, ale nie korzysta z tego? No chyba z kurdeleniem, co nie?
kurde, nie mogę trafić w tego... Aaaa, w tą gąsienicę. Dobra, trafiona. Teraz trafimy sobie w kryształ, ponieważ tak, kryształy to jest również misja, którą trzeba zrobić. Mianowicie musimy trochę takich kryształów zniszczyć. Tak, zebrać. Okej, okay. Kryształy z fioletowym Iko zbieramy. Okej, okay, Jack, bo możesz uwalniać wielkiego i potężnego Silosa. Niech prekursorowie cierpią teraz i wszyscy wokół. Ponieważ tak, Silos to jest przepotężna bestia, która jest w stanie zgładzić jakby cały świat Jacka. Of course. I też kolejna taka ciekawostka, ponieważ jak pamiętacie, ostatnim razem mieliśmy jeszcze pojawienie się naszych antagonistów w końcu w cutscence po długim czasie. I jak pamiętacie, właśnie Gol i Maja się pojawili, bo mowa o nich. I nie wspomniałem wam o jednej rzeczy. Nie wiem, czy wiecie, ale Gol miał ogólnie pomóc Daxterowi oryginalnie. W sensie miał go wyleczyć z tego, że on jest ocelem. Tylko został on skażony fioletowym Iko, co spowodowało, że on i Maja oszaleli. Bo oni wcześniej byli normalnymi ludźmi. O ile mogę ich ludźmi nazwać. Ale tak to jest, kiedy za bardzo chcesz studiować fioletowe Eko. Bo tak, oni z tego co wiem studiowali trochę wiedzę na temat fioletowego Iko i chyba za mocno im to weszło, bo aż oszaleli, że tak powiem. Łagodnie mówiąc. Dobra, jest jeszcze chyba jedna bestia i to będzie wszystko. Sorki, że to jest taka nudnawa misja, ale nic na to nie poradzę. Niestety, takie misje są w Spider Cave, że trzeba tutaj te gąsieniczki pozażynać i tak dalej, bo... Tak gra każe. Nie miejcie do mnie pretensji, tylko do Naughty Dog. Oni to wymyślili. Mógłbym to naprawdę wyedytować, ale wiem, że są osoby, co lubią takie misje sobie też pooglądać. Poza tym ja w swoich let's playach pokazuję stuprocentową autentyczność. Chyba, że naprawdę jest jakaś sekcja, która trwa za długo, to wtedy ją wycinam, nie? No bo wiadomo, że no nikt nie chce patrzeć na jedną sekwencję przez 500 dosłownie godzin. Ja na przykład bym bardzo nie chciał, ale... Pokazuje to dlatego, że to jest misja na Power Cell, nie? Co innego, gdyby ta misja była, wiecie... jak to się nazywa? Co innego, gdyby ta misja była... taka... niewymagająca. Niewymagana, o! I jest jeszcze jakiś jeden brzydki potwór, którego ominąłem. Bo tutaj by się już musiał mi Power Cell pojawić, a go nie ma. Uhuhu. I teraz mamy problem, bo gdzie ja tego potwora pominąłem? Gdzie? Bo mi się wydaje, że tylko jeden został, aczkolwiek mogę się mylić. Jest jeszcze kolejna rzecz, o której chyba nie wspomniałem z poprzednich dwóch sesji. Mianowicie o tym, że każda z wiosek ma swoich Sage'y. I Rock Village ma na przykład niebieskiego Sage'a, który nie ma imienia, ponieważ Naughty Dog nie było zbytnio kreatywne w tamtych czasach, jeżeli chodzi o imiona. Albo po prostu nie mieli pomysłu, jak ich nazwać. Jest jeszcze Sage zielony, który jest ponoć Sage'em... Nie, zielony to jest Seimos. Jest czerwony, który jest Sage'em tej wioski. I jest jeszcze żółty, i tam widziałem tą bestię. I co jest ciekawe, żółty Sage nie ma w ogóle żadnej wioski. No chyba, że Cytadela Gola i Mai to jest wioska żółtego Sage'a, ale w to wątpię i to bardzo wątpię. Bo jak dla mnie to nawet dwa potwory pominąłem, tak by the way.
Idę, olo! Mamy już wszystkie potwory tutaj pokonane. Bo wiecie, każda potwora ma swojego amatora. He 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 he. O kurde. Aż mnie na chrypę znowu wzięło. Ja pierniczę. Nie bądź Michał taki kawalarz, bo dosłownie wszyscy zaraz się popłaczą ze śmiechu. Albo z zażenowania. Jaki to ty jesteś? Moje poczucie humoru to moje poczucie humoru, okej? Okay? Nie każdy je rozumie. Są osoby, co rozumieją i są osoby, co nie rozumieją, ale ja pokazuję swoją stuprocentową autentyczność. Sorry, jeżeli będziecie słyszeli jakieś moje pociąganie noskiem. Ale aktualnie jest trochę hashtag bieda, bo nie ma papieru toaletowego, a nie chcę używać ręcznika papierowego, no bo to trochę takie... trochę kompromitujące jest! I to trochę, powiem wam szczerze, że na ślepo tutaj skakałem. Wow, 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 kurde! Ja pierniczę, gościu! Nie strasz mnie tak! Nawet nie wiesz, przez jaką traumę muszę przechodzić, a ty jeszcze mi tutaj chcesz to utrudnić. Gościu, lecz się, ty pajączku jeden. A mówiąc o pajączkach, nawet nie wiecie, jaką ja wczoraj miałem bekę. Bo pisałem sobie wczoraj z Pikselem, co nie? Swoją drogą pozdro, Piksel. Pisałem sobie wczoraj z Pikselem, czyli 15 września. I co jest zabawne, a bo to zaraz wam opowiem. Okej, okay, dobra, sprawdzamy sobie tutaj. I gdzie jest ten power cell? Bo chcę tak, wiecie, idealnie wręcz wylądować. Kurde, to na pewno nie tutaj. Ja pomyliłem strony najgorzej. Ja pierniczę. Tak się nie bawi, kurde, to było nie fair. Okej, okay, więc chyba mogę już mówić dalej, tak mi się wydaje. Więc gadałem sobie wczoraj z Pikselem, a raczej pisałem na Discordzie. Chociaż można to też podpiąć jako gadanie, no bo piszemy, no to po części tak gadamy, tylko że nie głosowo. Aj, fajnie, fajnie. Dobra, okej, okay, zaczynamy tutaj tą część walić to. No i co jest zabawne, gadaliśmy sobie wczoraj o dubbingach polskich, nie? W grach, w sensie tych spolszczeniach i tak dalej, i tak dalej. Co jest zabawne, poruszyliśmy temat Medieval i ja powiedziałem coś takiego, że jak będę robił teraz tą drogę do Medieval, to jest szansa, że może zrobię to z tym spolszczeniem całym. Z tym... kurde, znowu to samo. Ten sam błąd i co, pewnie znowu mi ten... A nie, teraz zaliczyło zniszczenie tego kryształu fioletowego Iko. Gadamy sobie, tak gadamy i poruszyliśmy ten temat Medieval i on mi potem wysłał różne bazarowe spolszczenia, bo jak wiecie, to spolszczenie w Medieval to jest bazarowe spolszczenie. Po czym to rozpoznać, że to jest bazarowe spolszczenie? Ano chociażby po tym, że mamy po prostu polskie napisy i rosyjski dosłownie dubbing, bo to co my słyszymy, że niby są tam słowa polskie, ale uwierzcie mi, to jest dosłownie rosyjski dubbing. To nie jest nic innego jak rosyjski dubbing. I my se tak słuchamy, słuchamy i natrafiłem akurat na coś, o czym ja nie wiedziałem, mianowicie, że jest taki właśnie... że jest takie bazarowe spolszczenie Spidermana pierwszego przecież, 2000, nie? Tego, co wyszedł oczywiście na PC-ty, PS1 i tak dalej. To była głupota, kolejna śmierć pod rząd, ale to była głupota. I my sobie tak gadamy, gadamy, gadamy i nagle jest takie... słyszę ten dubbing i słyszę takie... No,
Witam cię, pajączku. A ja takie, co? Na Spidermana mówią dosłownie pajączek. Ja takie, o co tu chodzi, gościu, o co tu chodzi? Albo zamiast Peter Parker, Piotr Parker. Ja takie, okej, rozumiem, że to jest dosyć niskich lotów tłumaczenie, no bo nie oszukujmy się, to jest bazarowe tłumaczenie, więc ja. Ale jednak jest to dosyć zaskakujące i w sumie spadniemy sobie teraz trochę na dół. Opadniemy raczej. Bo mi zależy na tych precursor orbach, bo w końcu robimy 100%, już takie legit 100%, bo zbieramy wszystko. I teraz chyba mogę powiedzieć, że już mamy wszystko. Przynajmniej ja nie widzę nigdzie żadnych precursor orbów. Wow. Okej. Lurker.